Gry rosną dzisiaj w zastraszającym tempie. Te wielkie, otwarte światy muszą oczywiście swoje ważyć, a my musimy to zmieścić na swoich małych dyskach, które w obliczu rozmiarów obecnych dużych gier kurczą się niczym pieczarki na patelni. Problem zaczynają rozpoznawać nawet same studia, przynajmniej niektóre, bo niedawna aktualizacja do gry Fortnite sprawiła, że gra stała się lżejsza o 60 GB, nie tracąc przy tym swojej zawartości. Tym samym dzisiejsi gracze nie tylko zadają pytanie, czy mi pójdzie, ale również, czy mi się zmieści. Zatem gdy kolejna odsłona Call of Duty woła, że potrzebuje 200 GB miejsca na waszym dysku, my spieszymy z pomocą i opowiadamy wam o 10 grach, które ważą bardzo mało, ale zostały pokochane przez tysiące graczy. Bo pamiętajcie, czasami małe oznacza lepsze. Nie, w tym materiale nie będzie żartu o tym, że rozmiar nie ma znaczenia. Bo to prawda, nie ma znaczenia. Numer 1. Dark Forces. 71 mega... Halo? Cześć Gambri, cześć. No ale miałem mówić o dobrych grach. O dobrych... Zmiana planu. Miałem wam opowiedzieć o małych, dobrych grach, ale no... Wyraźnie muszę opowiedzieć o... nowych. Ha, to jest oczywiście przewrotny, śmieszny żart, który miał w was wzbudzić salwy śmiechu, albo chociaż... nie wiem, radosny chichot. Gry, które dzisiaj zobaczycie, dobieraliśmy według kryterium popularności na Steamie, tak więc każda z nich znajdzie się w 100 najbardziej ogrywanych grach na Steamie obecnie. A do tego dochodzą jeszcze oceny graczy, które generalnie mówią same za siebie. Zaczynajmy więc. Numer 10. Don't Starve Together. Miejsce wymagane do instalacji nieco ponad 2 GB. 96% ocen pozytywnych. Co prawda nie jest to najmniejsza gra na świecie, ale raptem te kilka gigabajtów to i tak nic w porównaniu do molochów, które są obecnie na rynku. Gry, które zobaczycie w tym zestawieniu, nie będą miały więcej niż 5 lat, natomiast ta jest wyjątkiem, ponieważ ukazała się w 2014 roku. Don't Starve Together to samodzielne rozszerzenie, a w zasadzie cała nowa gra adaptująca pomysł oryginalnego Don't Starve na potrzeby rozgrywki koopowej. Clay Entertainment gry survivalowe robić umie, a Don't Starve Together jest jednym z najlepszych przedstawicieli tego gatunku. Don't Starve było dosyć okrutną grą, która nie wybaczała błędów, ale za to dawała dużo swobody graczowi w podejmowaniu prób przetrwania. A wiecie, w koopie straszliwa śmierć z rąk, nie, wróć, śmierć z pazurów oraz kłów krwiożerczych istot zamieszkujących tę krainę jest raźniejsza, bo w towarzystwie wszystko jest raźniejsze, no chyba, że jedzenie śledzi, wtedy lepiej jak cały słoik jest tylko dla mnie i nie muszę się dzielić, zostawmy to jednak. A wy, jeżeli chcecie się sprawdzić, bierzcie się za Don't Starve Together, zaproście przyjaciół, rodziców, rodzeństwo, dziadków, sąsiadów, członków miejscowego koła miłośników curlingu i wykraftujcie sobie wspólnie drogę do przetrwania. Numer 9. Factorio. Miejsce zajmowane po instalacji 1 GB 700 MB. 98% pozytywnych recenzji. Factorio bez wątpienia podbiła serca graczy, będąc unikatową i przemyślaną strategią, której celem jest zbudowanie sprawnie działającej maszyny, a przez maszynę mam na myśli sieć połączonych ze sobą fabryk. To jest również gra, która przyprawi o ból głowy osoby nawet z dyplomem inżynierii. Factorio zaczynało skromnie i ważyło poniżej 1 GB, ale wraz z kolejnymi aktualizacjami zwiększała swoją objętość. Nigdy jednak nie stała się grą wielką i w tym momencie mówię oczywiście o rozmiarach, bo treści tutaj nie brakuje. Popularność Factorio zrodziła kilka innych gier, które tą niewielką produkcją się zainspirowały, tworząc swoisty podgatunek strategii, którym głównym celem jest stworzenie doskonale działających mechanizmów połączonych taśmami produkcyjnymi. Stąd chociażby Satisfactory oraz Dyson Sphere Program, gry podobne pod względem założeń, ale mimo wszystko zajmujące znacznie więcej miejsca na naszym dysku. Numer 8. Oxygen Not Included. Wymagane miejsce na dysku 1 GB 650 MB. 96% ocen pozytywnych. Studio Clay Entertainment ma bardzo charakterystyczny styl, a Oxygen Not Included doskonale się w to wpisuje. W tej produkcji gracz stanie przed zadaniem założenia kolonii na nieprzyjaznej skale, krążącej gdzieś w pustce kosmosu. Musimy więc w taki sposób rozbudowywać kolonie oraz tak dbać o naszych podopiecznych, by ci nie podusili się z braku tytułowego trenu albo w inny okropny sposób nie postradali życia. I to jest bardzo podstawowy opis założeń Oxygen Not Included, bo gra posiada znacznie więcej rzeczy, które urozmaicają rozgrywkę, jak chociażby zaawansowany system gazów oraz płynów, a także chociażby rozrywki dla kolonistów, bo wiecie, kolonista nie może żyć tylko pracą, co by nie powariował od stresów związanych z zasiedlaniem tak nieprzyjaznego środowiska.
Tak czy inaczej, Oxygen Not Included jest pozycją obowiązkową dla fanów survivalowych strategii, a także posiadaczy niewielkich dysków. Numer 7. Valheim. Miejsce wymagane do instalacji 1 GB. 96% ocen pozytywnych. Tym samym dochodzimy do inspiratora dzisiejszego materiału, czyli do Valheim. Gry, która szturmem zdobyła platformę Valve, niczym kiedyś wikingowie klasztor Lindisfarne. Ta gra w sprawny sposób łączy ze sobą kilka elementów, dzięki którym trafiła do publiki szerszej niż tylko społeczność survivalowców. Ten aspekt survivalowy jest tutaj ważny, jednak nie tak bardzo hardkorowy. Rozwój naszej postaci jest natomiast naturalny i wynika z czynności, którym się oddajemy. Oczywiście bardzo ważnym elementem jest tutaj konstruowanie własnych struktur, a nawet osad. Nic nie stoi na przeszkodzie, by grupka graczy, bo Valheim jest naprawdę super w kooperacji, mogła zbudować własny gród. Po co to wszystko jednak? Ano po to, by stawić czoła przeciwnościom losu. Świat Valheim zamieszkują bowiem nieprzyjazne nam stworzenia, a przywołani bossowie mogą nam zaleźć za skórę. I to wszystko zajmuje póki co 1 GB na naszym dysku. Podejrzewam, że z czasem rozmiar gry się zwiększy, jednak nie bałbym się, że będzie to wzrost drastyczny. Przez swoją unikatową, utrzymaną w stylu retro oprawę graficzną, która celowo wykorzystuje mało szczegółowe tekstury, przywodzące na myśl początek XXI wieku, Valheim zachowuje swoją kompaktowość, nie tracąc przy tym treści rozgrywki. Numer 6. Dead Cells. Miejsce wymagane do instalacji 929 MB. 96% ocen pozytywnych. Opuszczamy królestwo gigabajtów i przenosimy się na włości megabajtów. Martwe komórki to nie tylko te, w których siadła bateria. Czy teraz w ogóle mówi się komórki? Nie, chyba smartfony. Beznadziejny żart. Tak czy inaczej, Dead Cells jest ciągle jedną z najbardziej ogrywanych gier na Steamie, a przy tym jedną z moich ulubionych gier typu Zabili go i uciekł. Dead Cells stoi walką. Taką soczystą, wyraźnie inspirowaną serią Souls walką, w której repertuar zbieranego oręża oraz tego, w jaki sposób działa, naprawdę imponuje. Nie można powiedzieć, żeby gra zrewolucjonizowała gatunek, niemniej wykonanie każdego elementu Dead Cells stoi na najwyższym poziomie. Potwierdza to opinia graczy, która jest a jakże przytłaczająco pozytywna. Prócz tego dochodzi jeszcze kapitalna eksploracja, która przywodzi na myśl Metroid z poukrywanymi na mapach sekretami oraz tajemnicami czekającymi na odkrycie. To wszystko podlane jest kapitalną pixelartową grafiką. Tym samym, rezerwując raptem niecały gigabajt na swoim dysku, dostajemy grę z ogromnym potencjałem regrywalności. Numer 5. Brawlhalla. Miejsce wymagane do instalacji 566 MB. 84% ocen pozytywnych. Gra, o której na naszym kanale mówi się stosunkowo niewiele, ale bez wątpienia bardzo popularna. To również jedyna darmowa gra w tym zestawieniu, choć system mikrotransakcji jest tutaj bardzo umiarkowany, w żaden sposób nie wpływający na siłę postaci, którymi walczymy. Jeżeli patrząc na grę macie skojarzenia z Super Smash Bros., to tak, to jest taka gra, w której różni bohaterowie dają sobie po mordzie i wypadają z planszy. Nie jest to jednak ani Mortal Kombat, ani Street Fighter, bo choć to ciągle bijatyka 2D, to jednak mechanicznie Brawlhalla znacznie się od tych tradycyjnych mordobić różni. Jest to też gra nastawiona na rozgrywki sieciowe, ciągle rozwijana i regularnie aktualizowana, posiadająca wszystko, czego żądni zmagań z innymi graczami gracze potrzebują, czyli ligi, rankingi, drabinki, same sieciowe dobroci. Porywającej grafiki obfitej w wodotryski tutaj nie doświadczycie, jednak styl obrany przez twórców jest nie tylko przyjemny dla oka, ale i czytelny i funkcjonalny. Brawlhalla pójdzie nawet na ziemniaku, a zajmuje tyle co rzodkiewka w dużej lodówce. Numer 4. Stardew Valley. Miejsce wymagane do instalacji 540 MB. 97% pozytywnych ocen. Z racji tego, że Stardew Valley zagościło na tej liście, pozwoliłem sobie napisać okolicznościowy wierszyk. RPG już cię nudzi, strzelanka zaś nijaka, gdy o świcie kogut budzi, wstań i zasadź ziemniaka. Stardew Valley to gra stworzona przez praktycznie jednego człowieka, Erika Barona. Gra ogromna, starczająca na wiele, wiele godzin, posiadająca naprawdę masę treści, a ważąca ledwie nieco ponad pół gigabajta. Relaks, idylla, bociek przycupnięty na pobliskim świeżopie, świerszcz, który po zmroku wychodzi i gra kojącą melodię i wtórujące mu żaby rechoczące w pobliskim stawie. Ta kojąca muzyka ukołysze cię do snu... Co ja gadam, przy takim jazgocie nikt nie zaśnie. Całe szczęście w Stardew Valley istnieją praktycznie tylko zalety wiejskiego życia. To gra niezwykle relaksująca, ale nie mylcie tego z płytkością rozgrywki. Zajęć jest tutaj naprawdę sporo.
od czyszczenia naszego miejsca na ziemi, przez sadzenie grządek, budowanie budynków, jak i branie udziału w życiu społecznym pobliskiego miasteczka. Jest też nawet loch, do którego możemy się zapuścić, jeżeli mamy ochotę na nieco walki. Stardew Valley to swoisty fenomen, gra, która zdobyła uznanie praktycznie zaraz po premierze, która wybuchła z siłą wulkanu i jak widać, lawa jeszcze nie tylko nie wystygła, ale i nie przestała się wylewać. Nie wiem, co wspólnego ma wulkan z wsią, nie pytajcie. Numer 3. Slay the Spire. Wymagane do instalacji miejsce 516 MB. 97% pozytywnych ocen. Bardzo lubię karcianki, zarówno te elektroniczne, jak i fizyczne, a z karcianek najbardziej lubię tak zwane deckbuildery. Gry, w których zaczynamy z kilkoma słabymi kartami, a z czasem powiększamy swoją talię o coraz to potężniejsze. I Slay the Spire jest właśnie takim deckbuilderem wciśniętym dodatkowo w ramy gry roguelike. A roguelike'i to ja bardzo lubię. Połączenie tych dwóch gatunków w Slay the Spire jest naprawdę kapitalne. Właśnie taką talię tworzyć będziemy wspinając się wyżej po tytułowej iglicy, walcząc z coraz to potężniejszymi przeciwnikami. I zazwyczaj nasze starania zakończą się porażką, ale taka jest natura rogalików. Obecnie Slay the Spire ma na Steamie ponad 74 tysiące recenzji, z czego 97 jest pozytywnych, co czyni ją jedną z najwyżej ocenianych gier w historii platformy Gabe'a. I wcale mnie to nie dziwi, bo gra studia Megacrit Games jest świetnym przykładem prostego pomysłu rozwiniętego w kompleksową i wciągającą grę. Na temat oprawy graficznej można powiedzieć, że jest unikatowa, może nawet eklektyczna, natomiast rozgrywka potrafi wciągnąć na setki godzin i to wszystko zajmuje nieco ponad pół gigabajta. Numer 2. RimWorld. Miejsce na dysku wymagane do instalacji 342 MB. 98% pozytywnych recenzji. O zakładaniu kolonii w warunkach skrajnie temu niesprzyjających już dzisiaj było, ale będzie jeszcze raz. RimWorld to kolejna minimalistyczna w swojej oprawie, ale maksymalistyczna w treści strategia survivalowa, w której staramy się założyć kolonię na tytułowym granicznym świecie. Gra posiada zaawansowany system personalizacji kolonistów, według którego musimy oczywiście zaspokajać ich potrzeby. Do tego dochodzi cały szereg zawodów, czyli tego, w czym nasi podopieczni są dobrzy, a w czym kiepscy. Choroby, infekcje, urazy, amputacje, nieprzyjazna fauna. Generalnie, jeżeli kojarzycie taką grę jak Dwarf Fortress, to RimWorld w swoich założeniach jest bardzo podobny. Pod przykrywką strategii survivalowej kryje się świetna i wciągająca fabryka własnych historii. Historii, które płyną z rozgrywki, z połączenia losowych wydarzeń, naszego własnego pomysłu na kolonie oraz tego, czy te pomysły wypalą, czy nie. I to wszystko wymaga od nas zaledwie 342 MB na dysku. Numer 1. Among Us. Miejsce na dysku wymagane do instalacji 251 MB. 95% pozytywnych recenzji. Co mógłbym powiedzieć o Among Us, czego już nie powiedziano? Gra stała się tak popularna, tak memiczna, że zainteresowały się nią nawet marki z grami niezwiązane, co róż nawiązując do popularnej postaci impostora, czyli zdrajcy w szeregach. Ten koncept, według którego w załodze jest jeden zdrajca lub więcej i oczywiście nie wiadomo kto to jest, zdobył serca setek tysięcy graczy, a przecież takie tropy istnieją już od lat. Among Us jednak udało się przyćmić inne gry, które z niego korzystały i jestem przekonany, że jednym z powodów jest właśnie to, że gra waży liche 251 MB. To plus fakt, że prosta, ale przejrzysta oprawa graficzna nie wymaga od naszego komputera Bóg wie jakiej mocy obliczeniowej oraz to, że Among Us kosztuje niecałe 18 zł. Na taki sukces trzeba było jednak poczekać, bo gra eksplodowała popularnością dopiero jakiś czas po premierze. Moim zdaniem to najlepsza growa adaptacja książki i nie było już nikogo Agaty Christie, jaka kiedykolwiek powstała. PS. To Lokaj zabił. Oczywiście każda taka topka jest ze swojej natury niesprawiedliwa dla świetnych gier, które się na nią nie załapały, bo nie spełniły jakiegoś kryterium. A przecież na Steamie takich małych, ale świetnych gier jest wiele. Z głowy mogę chociażby wymienić Terrarię, która w tym roku będzie miała 10 lat, mogę wymienić Into the Breach albo FTL od studia Subsent Games, gry niewielkie, ale dające wiele zabawy na dziesiątki godzin. Co dalej? Ano chociażby bardzo sympatyczna, ważąca ledwo 35 MB gra Retro City Rampage, czyli takie 8-bitowe GTA z otwartym światem oraz rozpierduchą godną najlepszych tytułów. Szukajcie, a znajdziecie, bo takich niewielkich, ale lśniących intensywnym światłem gwiazd na Steamie znajdziecie sporo. I na tym zakończymy nasze zestawienie gier, które z jednej strony pozwalają nam zaoszczędzić miejsce na dysku, żeby trzymać na tym dysku różne inne rzeczy, które można na dysku trzymać, nie wiem jakie.
To już od was zależy. Pokazują również, że jakość nie waży. I nawet jeżeli byśmy zsumowali wagę dzisiejszych tytułów, to i tak byłaby ona znacznie mniejsza od wagi topowych produkcji AAA. Natomiast treści i zabawy i frajdy byłoby znacznie, znacznie więcej. Żegnam się z wami jak zwykle w atmosferze skandalu. Do usłyszenia, pa!